Wiktor Rolf. Samolot się spóźnił w dupę. Ha? No tak? Powinnam dostać grafisową herbatę i jeszcze pan tam powinien reklamandowi za te opóźnienia. Nadia, lecą, lecą. Do życi, chyba do życi. Jesteś do życi. Poszło w miarę jak składka poza kolejką i teraz zaskoczył nas. Nie mam pojęcia co za samochód. Wow, ciekawe. Fajny nawet, nie? Trzecia w nocy dotarliśmy, idziemy spać. Coś. Jak na trzygwiazdkowy hotel, to nieźle. No, basen dupny. Fajnie. O kurwa, Sylwia, Boże Święty. No. Pierwszy dzień, hotel jak na trzygwiazdkowy, wygląda bardzo fajnie, widać, że trochę lat już ma, natomiast jest czysty. No widok mamy taki właśnie z hotelu. Zwróć, co myślisz? Myślę, że trzeba iść zobaczyć, co się tu dzieje. Patrz, no to jest chyba. Cytryny, no? Ja kupuję w sklepie, a oni mają nowe. Wiem ci, że je przeprowadzimy na emeryturę gdzieś w ciepłe kraje, to nie. Obiad jest od 7 do 9. Pierwszy browar. Może przeżyć do 55, ważyć 100 kilo. Chcę. No to idź zobacz, laska w ogóle tam była, miała trzymała go na tym. Ciekawe, nie? Mogę go nosić? Nie? Chcę go podtrzymać. Zajebisty jest, nie? No, cudowne. Fuck. Wylałeś 4 wina. Ale to nie tylko ja, bo widzę, że te kubeczki się wyślizgują na mnie. Nie zwalaj na kubeczki, wylałaś i tyle. Cudowne te węże są. Pierwszy dzień minął, idziemy na kolację. Jak na trzygwiazdkowy hotel, no to jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Czytaliśmy jakieś tam komentarze ludzi, że coś im się tam nie podobało. Szczególnie jedzenie. No słuchajcie, to jest trzygwiazdkowy hotel, więc nie ma się co spodziewać jakichś tam wykwintnych dań. Natomiast wydaje mi się, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Wszystko wygląda na świeże, dobre. My ogólnie mięsa nie jemy, także skupiamy się bardziej na warzywach, owocach. No i tyle, fajnie kurde. Wypiłem parę drinów, browarów i troszeczkę z takiej przemulony, pozytywnie. Także pójdziemy się przejść po kolacji i wydaje mi się, że to nas zaskoczy, jakoś tak łapie nas to i po prostu nas to obejmie i się nie da już. Siadamy w jakimś takim normalnym miejscu. Wiesz, to siano czy co? Nie, ty wiesz, że to siano. Gdzie to jest? Ja robię siano, ty wydajesz, to zabierz, to wydajesz, to kurwa zabierz. Wiecie, co to mam. Ale to jest bezcenne potrzymać pyton. Poczynaj sobie swojego, to będzie to samo. No, nie. No właśnie.
właśnie kławka, Sylwia Guzdra, normalnie u babki na placu cytryny rosną. Mam. Te cytryny tam są dupne, nie? No. I tak leżą na ziemi, zaraz je pozbierać, chyba pójdę. Spytamy babki, czy można pozbierać cytryny. Wezmę ze 4 do domu, zobaczymy jak smakują. Sprzedamy w Irlandii. O. Za bańkę. Frytki to są warzywa. Mm. Można mieć frytki na wakacjach codziennie. Zobacz, biedronki. Ona nie obcyckuje je. Wiesz, że to jest taki eukaliptus, jak my mamy? Mhm. Ciekawa trasa. No nie, pierdził. Teraz tam muszę się wypierdzić. Nie. Mhm. Żebym się wykąpała? Mhm. Naciśnij. No, głupi jesteś. A tu jest w ogóle brudne. Słucham ciebie i będę mieć sukienkę brudną. O. Nie wiem, to zieloną rurą będzie myśleć jak na banach. Nie, nie, żadną rurą. Wow. Tak, to jest ta druga plaża, tak? Wieczór, a ciągle woda przejrzysta.